Hej, cześć. Jeśli jesteś tutaj, to prawdopodobnie chcesz wrócić do ulubionych aktywności treningu, ale uszkodziłeś więzadło krzyżowe przednie i teraz nie wiesz, czy iść na operację, czy też nie. Pewnie też próbowałeś różnych metod, ćwiczeń z YouTube'a, ale szukasz konkretnej odpowiedzi albo kogoś, kto podpowie ci, w jakim kierunku iść z tym urazem. No i po obejrzeniu tego materiału będziesz wiedzieć, czy operacja ACLR jest dla Ciebie, czyli rekonstrukcja, czy wybrać leczenie zachowawcze w postaci rehabu i treningu. Powiem Ci też, w jakiej grupie jesteś, żebyś wiedział, jaka droga będzie dla Ciebie najlepsza w Twoim przypadku. No i w tym filmie omówię, w jaki sposób możesz poradzić sobie z zerwaniem ACL-a bez operacji. Omówię chyba takie trzy najbardziej powszechne przekonania i przedstawię informacje, które mam nadzieję pomogą Ci w podjęciu ostatecznej decyzji. A jeśli chcesz zostać do końca, to zdradzę Ci pewien sekret. Obalimy dzisiaj kilka przekonań i pierwszym z nich jest pytanie do Ciebie. Jak myślisz, czy operacja ACL-a gwarantuje długoterminowy sukces? Nawet wpiszcie mi w komentarzu, jak uważacie. I chociaż operacja przyczyniła się do wielu sukcesów, nie dotyczy to wszystkich. Dlatego chcę wspomnieć o niektórych potencjalnych wadach i w przeglądzie systematycznym i metaanalizie przeprowadzonej przez Ardena i oczywiście współtwórców w 2014 roku stwierdzono, że 81% osób powróciło do jakiejś formy sportu po operacji. 65% powróciło do poprzedniego poziomu sportowego, a tylko co druga osoba, bo 55% powróciło do sportu wyczynowego na najwyższym poziomie. W innym przeglądzie systematycznym i metaanalizie przeprowadzonej przez Wigginsa i współtwórców w 2016 roku wykazano, że wskaźnik ponownego urazu ACL-a po operacji wynosił 15% dla wszystkich pacjentów, 21% jeśli masz mniej niż 25 lat i 23% jeśli masz mniej niż 25 lat i wróciłeś do sportu wysokiego ryzyka. Czyli możemy wywnioskować, że prawie co czwarta osoba ma ponowny uraz kolana. Badanie przeprowadzone przez Webstera i Fellera w 2016 roku wykazało, że odsetek drugich urazów ACL-a u pacjentów poniżej 20 roku życia wynosi, uwaga, aż 35%. No i najnowsze badanie przeprowadzone przez Falstroma w 2021 roku wykazało, że 42% zawodniczek piłki nożnej, które powróciły do gry w piłkę nożną, doznało ponownego urazu w ciągu od 5 do 10 lat. No i wreszcie Webster w 2018 roku stwierdził, że u osób w wieku poniżej 25 roku życia, które przeszły już drugą rekonstrukcję ACL-a, 27% z nich dozna, uwaga, no trzeciego urazu. I liczby te będą oczywiście się różnić w zależności od uczestnictwa w sporcie, gotowości funkcjonalnej i jeszcze wielu innych różnych czynników, ale dokumenty te, badania bardzo mocno podkreślają, że nie wszyscy wracają do poprzedniego poziomu aktywności lub robią to bez ponownego urazu, więc oczywiście to, co mówię, nie ma na celu zachęcenia się do podjęcia operacji czy też nie. Jeśli jest to dla Ciebie odpowiednia opcja, jak najbardziej iść w tym kierunku. Informacje te, które Ci przedstawiam, powinny być takim punktem do dyskusji dla Ciebie między chirurgiem, fizjoterapeutą na temat najlepszej opcji dla Ciebie, bo to jest Twoje kolano i to jest Twoje zdrowie. Oczywiście oprócz kosztów i innych zagrożeń związanych z operacją, znieczuleniem ogólnym, blokadami psychicznymi i leczeniem samego bólu pooperacyjnego, to sama operacja jest przecież kolejnym bardzo poważnym urazem, który niesie ze sobą szereg konsekwencji, również psychicznych. No i intencją jest oczywiście uzyskanie korzyści po operacji, ale zwykle wiąże się to z usunięciem zdrowej tkanki, takiej jak ścięgno rzepki, ścięgno pobrane do graftu STG lub ścięgno mięśnia czworogłowego uda w celu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Można byłoby zadać pytanie, a co ze zmniejszeniem ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów? No lub nowych uszkodzeń łąkotki przykładowo w przyszłości. Na chwilę obecną badania nie potwierdzają tezy, że leczenie operacyjne zapewnia większą ochronę niż leczenie nieoperacyjne. I zanim przejdę do następnego przekonania, chciałem krótko mówić w ogóle, w jaki sposób określamy skuteczność danej terapii leczenia. Innymi słowy, skąd my mamy pewność i skąd wiemy, że operacja w ogóle działa.
Generalnie myślimy bardzo prosto i liniowo. Dostajesz kontuzji, przechodzisz operację, no i najczęściej czujesz się lepiej. Zatem operacja doprowadziła Cię do końcowego wyniku, czyli poprawiła Twoje samopoczucie, funkcję. Ale skąd wiemy, że na poprawę samopoczucia nie wpłynęły jak inne czynniki? Rehabilitacja, sam upływ czasu. Jeśli jesteś przeziębiony, masz katar, bierzesz leki i czujesz się lepiej po tygodniu, ale czy to leki były jedynym powodem, dzięki czemu czujesz się lepiej? Pamiętasz, katar leczony trwa 7 dni, a nie leczony tydzień, więc naukowcy najczęściej sprawdzają to za pomocą czegoś takiego, co się nazywa randomizowanym badaniem kontrolnym. I przykładem może być wzięcie 100 uczestników, którzy doznali kontuzji i losowo ich przydzielenie do tych, gdzie 50% zostaje poddanych operacji, a 50 osób zostanie poddanych leczeniu niechirurgicznemu. No i intuicyjnie moglibyśmy powiedzieć, że przecież operacja wygrywa za każdym razem, szczególnie w przypadku czegoś takiego jak zerwany ACL. Weźmy tutaj jednak pod uwagę, że niedawne randomizowane badanie kontrolne wykazało, że u pacjentów z zerwaniem ścięgna Achillesa operacja nie wiązała się z lepszymi wynikami niż leczenie nieoperacyjne po 12 miesiącach. Jak chcecie, to Wam gdzieś tutaj poniżej wstawię akurat te badanie, co je przeczytacie. Fajne, akurat bardzo ciekawe. No i może to być dla Was zaskakujące, nie? Ponieważ ja też bym nie pomyślał, że można wyzdrowieć po zerwaniu ścięgna Achillesa bez operacji, a wyniki mogą być naprawdę podobne. Oczywiście to zależy od sportu, jaki uprawiasz, aktywność fizyczną, jaką wykonujesz, jak bardzo jesteś też przygotowany, ale nieważne. Przejdźmy do kolejnego przekonania. Zerwanie ACL-a zawsze wymaga operacji. No, spośród setek randomizowanych badań kontrolnych, w tym obszarze tylko 2 wykorzystały podobny protokół. No i w badaniach mamy tutaj akurat Canon i Compare. To randomizowano osoby, które zerwały ACL-a do 2 grup. Jedna grupa otrzymywała wczesną rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, a następnie rehabilitację. No to co jest zwykłym takim standardem opieki, z którym możemy się spotkać. Ale druga grupa została przydzielona do rehabilitacji z opóźnioną możliwością późnej rekonstrukcji. Później, jeżeli będzie taka potrzeba. Czyli najpierw był operacja i rehab, a w drugiej grupie był rehab i dopiero może później operacja. Co się okazuje? 2 lata po 2 formach leczenia, to osoby, które miały zabieg, no troszkę lepiej wyglądała u nich jakby wyniki, troszkę lepiej pod względem funkcji. Niemniej jednak, gdy mamy również badanie z 2022 roku, tak, Pearsona, to one również pokazywało, że te osoby w 10-letnim follow-upie, wyszło akurat w nim, że po rekonstrukcji mamy troszkę lepsze efekty uczucia stabilności kolana, ale uwaga, te wyniki były trywialne, one nie były istotne statystycznie, czyli bardziej różnice takie były marginalne. Tylko badanie było przeprowadzone w Szwecji, a nie u nas w Polsce. I na koniec uważam trzecie przekonanie, to jest takie, że przecież zerwany ACL nigdy się nie zagoi, nigdy się nie zrasta. Badania przeprowadzone przez Fujimoto w 2002, Costa Paz w 2012 oraz Ihara i Kawano, chyba z tego co pamiętam, w 2017 wykazały, że ACL w niektórych przypadkach samoistnie może się zagoić, jednakże są to bardzo rzadko spotykane sytuacje i co więcej, co z tego, że ci się zagoiło, jakkolwiek wzrosło, jakieś tam blizna na kikutach jest, skoro nie może być powiedzmy stabilności kolana, czy też nie ma funkcji. No i jak więc na podstawie tych wszystkich informacji podjąć no tą właściwą decyzję? Cóż, mamy takie 2 osoby, jak Philbey i Grindem, i to są tacy 2 czołowi badacze w tej dziedzinie i oni zalecają okres rehabilitacji przed podjęciem decyzji o operacji dla większości osób zerwanym ACL-em, czyli oni mówią jako taki czołowi naukowcy, że lepiej iść najpierw na rehab, a jak już dopiero później na jakiekolwiek operacje, ponieważ rehabilitacja przedoperacyjna, uwaga, poprawia wyniki pooperacyjne, czyli im więcej siły, kontroli motorycznej, zakresu ruchomości, etc., etc., wybudujesz przed operacją, ty masz lepsze wyniki od razu po. I Peterson w 2021 roku, jak i też Van der Graaf w 2022 roku wywnioskowali, że możesz być bardziej skłonny do wyboru postępowania nieoperacyjnego.
Więc jeśli jesteś przykładowo starszy, masz dobrą funkcję kolana bez epizodów niestabilności, jesteś pewny swojego kolana, nie masz również urazów łąkotki i nie masz też sportu takiego wysokiego ryzyka, pierwszej klasy, nie uprawiasz tego sportu, takich jak przykładowo piłka nożna, jesteś osobą 37-letnią, która chce wrócić do gry w squasha, w koszykówkę, raz na jakiś czas chcesz pograć, a twoje kolano czuje się świetnie po 3 miesiącach rehabilitacji, treningu, to prawdopodobnie jesteś bardziej odpowiednią osobą do leczenia nieoperacyjnego. I z drugiej strony, jeśli jesteś 20-letnim sportowcem, który gra w rugby, a twoje kolano nadal czuje się tak trochę niestabilnie, pewnie po 3 miesiącach rehabu, prawdopodobnie bardziej będzie się nadawał do operacji. To ci ludzie pośrodku tych dwóch grup sprawiają, że decyzja jest o wiele trudniejsza. Istnieją badania pokazujące, że piłkarze ręczni i inni sportowcy na wysokim poziomie radzą sobie dobrze po 6, a nawet 20 latach, gdy leczeni są nieoperacyjnie. A co więcej, takie osoby mogą również wrócić do uprawiania sportu o charakterze rekreacyjnym, więc jak wspomniano wcześniej w tym materiale, twoje przekonania, twoje preferencje mogą również wpływać na twoją decyzję. Jeżeli będziesz ufiksowany, że ja chcę operację, to na pewno na nią pójdziesz. I jeśli masz już wyrobione jakiekolwiek zdanie, to pewnie sobie po prostu tylko potwierdzisz. Pomimo tych informacji, może być odpowiedni wybór to dla ciebie, niezależnie od podjętej decyzji. Chciałbym zakończyć takimi może 3 kluczowymi wnioskami. Nie opieraj swojej decyzji tylko na podstawie tego materiału. Powinieneś podjąć taką świadomą decyzję po omówieniu tego z chirurgiem, z fizjoterapeutą, który będzie cię prowadził. No i chyba po drugie, jeśli chcesz wykładniczo zwiększyć swoje szanse na sukces i zmniejszyć ryzyko rekontuzji, to musisz ukończyć kompleksowy plan rehabilitacji treningu, czyli przejść dokładny proces testowania powrotu do sportu i kontynuować regularne treningi. To nie jest tak, że samo się zrobi, lekarz zrobi pomizia pokizia i się samo to wyleczy. Niezależnie od tego, czy poddasz się operacji, czy nie, jeśli wrócisz do uprawiania sportu lub innych aktywności na wysokim poziomie i nigdy wcześniej nie będziesz ćwiczył na siłowni, nie wybudowałeś odpowiedniej siły, nie skakałeś, nie biegałeś, to nie jesteś gotowy wrócić do sportu, mimo iż poszedłeś na operację. Operacja tylko miała przywrócić funkcję, ale to od ciebie zależy, czy teraz wrócisz do sportu. I wreszcie, niezależnie od podjętej decyzji, istnieje możliwość, że nie powrócisz do poprzedniego poziomu sprawności fizycznej. Wreszcie, niezależnie od podjętej decyzji, istnieje również możliwość, że nie wrócisz do poprzedniego poziomu sprawności. No i zaufaj mi, jako osoba, która miała już za sobą kilka kontuzji, wiem, co mówię. Więc czy nie sądzisz, że to czas, by ktoś wreszcie pokazał ci, jak wrócić do aktywności fizycznej po takowej kontuzji? Jeśli się zmagasz z jakimiś kontuzjami, jesteś przed, a może po operacji i nie wiesz, co dalej robić, powiem ci co więcej. Masz prawo nie wiedzieć, dlatego możesz napisać do mnie, poniżej znajduje się link w opisie do konsultacji ze mną, a pomogę ci podjąć tą najlepszą decyzję i wspólnie ułożymy proces rehabilitacji sportowej, byś dalej cieszył się sportem, który kochasz. No i dziękuję ci bardzo, że tu jesteś i mnie obserwujesz. Jeśli podobał ci się ten film, to kliknij przycisk lubię, to zasubskrybuj mój kanał, włącz powiadomienia i zadawaj pytania lub też po prostu pisz komentarze. A ja tymczasem ściskam Sherlock i do zobaczyska.